Do reaktora, w którym znajdowała się stała substancja X, wprowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym gazową substancję Y i zapoczątkowano reakcję chemiczną, w wyniku której powstawał gaz Z. Po 10 minutach w temperaturze T1 ustaliła się równowaga opisana równaniem. No i mamy tutaj X jako nasze ciało stałe, wspomniane wcześniej, reaguje z gazowym substratem, gazową substancją y, no i powstaje nam w wyniku tej reakcji między x a y gazowy produkt z. Na wykresie przedstawiono wyniki pomiaru liczby moli gazowych reagentów w trakcie trwania procesu oraz po ustaleniu się stanu równowagi w temperaturze T1. W 15. minucie eksperymentu zmieniono w układzie temperaturę na T2 wyższą od T1. Czego konsekwencją było ustalenie się nowego stanu równowagi po 20 minutach eksperymentu, co także zilustrowano na poniższym wykresie. I jak się przyjrzymy dokładniej wykresowi, to widzimy, że faktycznie na początku ta reakcja całkiem solidnie zachodziła, tak gdzieś do około 7, 8 minuty. Tutaj ustalił nam się stan równowagi. No i w 15 minucie jeszcze raz zainicjowano tą reakcję, i w ten sposób. Udało nam się jeszcze troszeczkę zwiększyć ilość otrzymanego produktu no i tego przereagowanego substratu, w tym miejscu. Mówimy o tych reagentach gazowych dokładnie, ale z 15 minuty ten stan równowagi ustalił nam się dużo szybciej, bo przed 20 minutą. I w zadaniu ósmym mamy napisać wyrażenie na stężeniową stałą równowagi reakcji tworzenia związku Z i oszacować jej wartość w temperaturze T1. Uwzględnić również fakt, że w wyrażeniu na stałą równowagi tej reakcji pomija się stężenie substancji stałej. Cenna informacja, ponieważ jeżeli ktoś nie kojarzył tej zależności, to już od razu miał troszeczkę łatwiej na start, bo wystarczyło sobie zapisać, że wyrażenie na stałą równowagi, i to już trzeba było wiedzieć, że to będzie w liczniku stężenie produktów, czyli właściwie jednego naszego produktu gazowego, czyli stężenie molowe Z z, natomiast w mianowniku to będzie stężenie substratu, właściwie jedynego gazowego substratu, bo stały właśnie pomijamy, tak jak jest to napisane w poleceniu, czyli stężenie z y, które jest tutaj gazowe. No i gdybyśmy mieli jeszcze jakieś współczynniki stoichiometryczne, to musielibyśmy podnieść w tym wyrażeniu na stałą równowagi dane stężenie do potęgi, jaki tutaj jest współczynnik stoichiometryczny, ale że takich współczynników nie mamy, no to tutaj już nie mamy dodatkowych wątpliwości, jest to nasze pełne wyrażenie. No i mamy też ustalić oszacowaną wartość stałej równowagi w temperaturze T1, czyli interesuje nas dokładnie ten stan, który osiągnęliśmy tutaj, bo temperatura T1 była do 15 minuty. Tak mniej więcej, czysto orientacyjnie zaznaczam, żeby sobie odczytać stężenia. Otóż dla naszego produktu w tym miejscu to było 9 moli, czyli nasze Z to musiało być 9 moli, czyli możemy sobie napisać, że K to jest 9. Natomiast co do naszego Substratu, którego tutaj na początku mieliśmy 30 moli i przereagowało nam 9 moli, mamy tutaj w tym stanie równowagi 21 niezmiennie, przynajmniej do, dopóki temperatura nie uległa zmianie po 15 minucie. No to w tym miejscu będzie to po prostu 21 moli. No i teraz możecie się wydawać, ale co się dzieje tutaj, że ja podałem, że to są stężenia molowe, a tutaj liczbę moli sobie podstawiam. Otóż w przypadku takiego wyrażenia. Jeżeli mamy sytuację, w której no, trzeba przyznać, że jest to reaktor, w którym mamy no, niezmienną wartość objętości, to znaczy obydwa te reagenty są w tej samej objętości, możemy coś takiego zastosować, że właśnie podstawimy tą liczbę moli, ponieważ dzielilibyśmy przez dokładnie tą samą objętość tą liczbę moli, więc ona by nam się ze sobą skróciła, tak na dobrą sprawę. No i jak 9 przez 21 sobie podzielimy, możemy teoretycznie podzielić na 3 i zostanie nam, że to jest 3. Siódme. natomiast nas interesuje wynik w wartości liczby e, ułamku dziesiętnego, więc będziemy mieli tutaj 0,43 dokładnie, gdy chcemy sobie coś takiego podstawić. Widzimy, że nie mamy tutaj dokładnego zaokrąglenia podanego. Jeżeli chcielibyśmy podać jeszcze tak do trzech cyfr znaczących taką zależność, to wtedy byłoby to 0,4285 tam mamy, więc tutaj zamiast 0,43 mielibyśmy 0,285. 9 dokładnie, więc nie jest to jakaś wielka różnica. I to, że został tutaj wynik, na przykład z takim zaokrągleniem, podany, jest ok, mimo tego, że w schemacie oceniania mamy 0,43%. Warto też zwrócić uwagę, że zarówno 3,7, jak i co ciekawe, 9,21 również zostaną tutaj jak najbardziej uznane za w pełni prawidłowe wyniki, więc nawet nie trzeba było sobie skracać tej wartości w tym miejscu, wystarczyło ją zwyczajnie tutaj zapisać. Przy czym, na maturze oficjalnej, biorąc pod uwagę, że różnie to może być interpretowane, lepiej już sobie dla świętego spokoju skrócić ten ułamek, albo do najmniejszego. Mniejszej wartości liczb całkowitych w liczniku i mianowniku, albo po prostu do ułamka dziesiętnego. Tak, jak tutaj jest to zrobione. Tyle, jeśli chodzi o zadanie ósme. Zerknij śmiało na dalsze treści na kanale, są darmowe i dostępne bez reklam. A jeżeli chcesz dołączyć do grona moich kruczków, czyli subskrybentów, to również serdecznie zapraszam.